strażnicy miejscy Solidarności 80 nie chcą usuwać zniczy i wieńców spod Pałacu Prezydenckiego. W tej sprawie wysłali pismo do Rady Warszawy i do swoich przełożonych. Rozkaz zgasić pamięć bulwersuje ludzi. My wszyscy pracujemy, mamy swoich szefów, ale mamy także swoją godność, moralność. Jesteśmy przecież Polakami i cieszę się, że ten głos się pojawił, bo wśród strażników miejskich są ludzie, którzy wiedzą, co w polskiej kulturze jest ważne, że należy szanować czyjąś wrażliwość, należy szanować znicze, należy szanować zdjęcia zmarłych. I to tylko pokazuje, że prezydent Gronkiewicz walcując pamięć, wyrzucając na śmietnik pamięć, posunęła się zdecydowanie za daleko. Nawet ci, którzy podlegają pani prezydent, mówią nie, stop, dość takim praktykom. Katastrofa smoleńska dla nas wszystkich, dla wspólnoty, to coś bardzo ważnego, o czym trzeba pamiętać. Ligia Krajewska, wiceszefowa Rady Warszawy z PO, dla wywiadzie dla jednego z dzienników powiedziała, że powinniśmy zastanowić się, czy na podstawie prawa lokalnego nie ustanowić krakowskiego przedmieścia strefą wolną od demonstracji. Dotyczy to 10 kwietnia. Czego jeszcze możemy się spodziewać przed 10 kwietnia? Ja niestety obawiam się, że po takich wypowiedziach, po tym, co robi prezydent Gronkiewicz-Waltz, należy spodziewać się najgorszego, to znaczy prowokacji różnych przygotowanych przez takich ludzi jak pani radna. Niestety będą przecież ważne wydarzenia, będą spotkania, będzie koncert Gazety Polskiej. No i mam nadzieję, że takich bezmyślnych wypowiedzi, bo jak sobie ktoś przypomni, co działo się na krakowskim przedmieściu rok temu, ten kapitał społeczny, tych ludzi, którzy przyszli tam przecież pokazać, że ci, co zginęli, znaczyli coś dla nich, że ich polityka znaczyła coś dla nich, że to jest nasza wspólna tragedia. Ci wszyscy ludzie pewnie pojawią się jeszcze raz, by jeszcze raz stanąć, oddać hołd, zatrzymać się na chwilę, zobaczyć, co w nas pozostało. Mam nadzieję, że takich prowokacyjnych działań, jak pani Gronkiewicz-Waltz w sprawie zniczy, jak w sprawie zamknięcia krakowskiego przedmieścia, będzie jak najmniej, bo to są prowokacje, które nie powinny mieć miejsca.